idzie na Polskę potop genderyzmu, LGBT, uczenia dewiacji już nawet przedszkolaków, idzie zalew profanacji, bezczeszczenia świętości poprzez internet, filmy, teatry, uniwersytety i szkoły, i przedszkola, i media, aż w końcu przez tak zwane marsze równości. Te marsze równości uderzają w podstawowe wartości chrześcijańskie, przede wszystkim w rodzinę. Nadszedł czas walki. Już dłużej cofać się nie możemy i nie będziemy. Musimy się bronić w sposób zorganizowany. Opatrzność Boża włożyła w ręce grupy trzymających dobrą zmianę w Polsce niepowtarzalną okazję do dzieła wielkiej naprawy Rzeczypospolitej. Rodzino, Radia Maryja, broń polskie rodziny, ratujmy rodziny polskie. Właśnie teraz, kiedy są one tak bardzo zagrożone przez te obce ideologie, które są wprost nie tylko fałszywe, ale są zbrodnicze, które niszczą nam cały ład i porządek ustanowiony przez Boga. Bałamucą ludziom w głowach i sprowadzają na manowce młodych ludzi. Konieczna jest obrona nas samych, obrona naszych dzieci, przyszłych pokoleń przed tą ideologią, która bezczelnie mówi, że dzieci nie potrzebują matek i ojców, która zaprzecza ludzkiej naturze i która chce odciąć od Boga całe pokolenie. Rodzina daje oparcie, autorytet, kształtuje silnego człowieka z wartościami, człowieka nierozchwianego, któremu nie można zniszczyć zdrowego myślenia, byle co mu sprzedać, co bądź mu wcisnąć. Życie w rodzinie to podstawowa potrzeba człowieka, a wychowanie się w niej jest największą wartością dla dziecka –